Jest! Czy to jest czwarta kartka? Za to! Szukamy piłki, obracamy się, bliżej się nie! Co, chwalisz się? Ile przebiegłeś? Siest i trochę. Sliszu biega po 12. 13 czasem. No, ja zagrałem 40 minut. On celi mecz. A jaki jest twój rekord? Pamiętasz? Ile najwięcej meczów przebiegłeś? Około tak 12, no. To dużo. No, napastnika. Sliszu ten może 15. A tak następny mecz może... Następny dzień, następny mecz może wygrać. Czyli to, że Pekhart tylko stoi w polu karnym i czeka na piłkę, to jest nieprawda. On też biega. No, trochę biega. Biega. No. I w tej strefie właśnie, co widziałeś w meczu, właśnie fajnie utrzymanie. Dajesz opcję budowaniu, a tutaj jak już jesteś w tej strefie wyżej, właśnie szukać takich rozwiązań. No. Tyle oko. Super, dzięki. Proszę bardzo. Widzimy się później. Czujesz się lepszym piłkarzem? A? Czujesz się lepszym piłkarzem już po tej analizie? Codziennie rośniemy, bracie. Codziennie musi być progres. Cześć, tak. Dzień dobry. Co to była za analiza trenerza? Czy można wiedzieć? A to oprócz takich zespołowych analiz też czasami robimy zawodnikom indywidualne analizy. Czasami wybranym zawodnikom, a tutaj akurat po meczu z Wartą Poznań trener zlecił każdemu z zawodników, którzy grali, po 4-5 fragmentów, żebyśmy przygotowali i właśnie porozmawiali na ten temat. Dlatego wczoraj był Sliszu i Kapi, dzisiaj Wako, za chwilę kolejnych zawodników będziemy tutaj zapraszać. A tak się fajnie złożyło, że akurat kilka sytuacji z meczu z Wartą, również we wczorajszym treningu w przypadku Wako, gdzieś tam się powtórzyło. I na plus też, że takich pozytywnych aspektów, więc była okazja o tym też porozmawiać. Cześć, jest okej? Jest. Idę Milu. Jesteś w rodzinie teraz. Tak. Trener z tym powinien poczekać na wizję. No ale widzisz, to będzie w kulisach. Jako smaczek. No właśnie, smaczek. The only thing that I said about coach is that I think in the team coach have to be the main leader, you know, of the team. Only that, and I think he's making a good job. It's not easy to choose, you know, 11 players, because to be honest, I will not like to be in his position, because to choose 11 players in 20 that have quality to play is not easy, you know. And I had a coach that was Paulo Bento, that always said 11 players will be very happy. 7-8 that will be on the bench will be so, and the other guys that stay at home will be sad and mad. So football will always be like that, because only 11 can play, and we have to, if I think, and we are in this way, if we want to win championships, if not only games, you know, we will need everybody, you know. Sometimes some games we are not so good as we want to be. And maybe some people are a little bit, you know, unfair for us, and we feel it, you know, we feel it. Even if the people think that we don't read or we don't know what they are saying about us, we know everything, you know, and we read everything. So, no, just to let people know that. That sometimes is not so easy as it looks like, but to let him know also that we are here every day to make our best, and for sure, you know, we will be hard matches until the end, but we will be ready, and with everybody ready to for what is coming. W 16:30 się widzimy, co? Tak. To dobrze. Tak, 16:30. No
Ostatnio jak z tobą gadałem, to piękne słońce było na meczu z Wisłą Płock. To dzisiaj niezła odmiana. No jeszcze do nas wiosna nie przyszła, no dobra. Czekamy, ale już niedługo. A jak gracie na deszczu, to czujesz bardzo dużą różnicę w tych warunkach atmosferycznych? Czy to już jest kwestia przyzwyczajenia i potrafisz się przestawić tak, że ten deszcz nie tak bardzo utrudnia? Jest różnica, ale ja lubię grać w deszczu. Wtedy no, po prostu też lepiej się czuję. Myślę, że większość zawodników lubi grać w deszczu, więc pogoda nie będzie nam. Ślizgi lepiej wychodzą. Jeszcze jakby były dobre, to by było dobrze, nie? Jura, one last time you played at the left side? I don't know. In my ex-club, like, two times maybe. So it's a great challenge today. We will see after the game. Co, Jan, zada radę z tym challenge'em? Z jakim? No Jura, bo dzisiaj mówi, że dwa razy nagrał na lewej stronie tylko. Grał więcej. To jest, wiesz, pod puszka. No prawo, lewą. No reprezentant, no sorry. Daję radę. You understood? What he said about you? A little bit. So what you understood? That I will be good on the left side. Lepiej im rozumieć niż na początku gadać, nie? No to chyba tak skazują językiem. Ale wszyscy tak mają. Ale coraz lepiej, nie? Tak, gada coś już? Rozumie praktycznie, no większość. Ale czy po polsku coś porozmawialiście, czy jeszcze nie? Gada po polsku. Gadasz po polsku? Just little bit. Słuchaj, znowu, ja widzę, że tę ekipę mielecką ty masz po całej Polsce rozciągniętą. Bo co gdzie nie pojedziesz, myślisz, to ktoś od ciebie. No co ty myślisz? To człowieku, to jest mafia. Mafia mielecka. Podkarpacka śmierdzi. Widziałem, że rozmawiałeś z kimś. Rafa ma taki rytuał, że zawsze przed meczem dzwoni do żony. Ty też masz taką osobę, z którą musisz pogadać? Ja do przyjaciela, no. Dzwonię. Rozmawiamy zawsze. I to są takie rozmowy o niczym, czy macie jakieś konkretne rzeczy? Nie, o niczym, o wszystko, wiesz? Kolega zawsze ogląda mecz, ale tak sobie rozmawiamy, też jakoś tak się przyjęło. Zaczęło żreć od jakiegoś momentu, więc nie zmieniamy, nie? A ty jesteś przesądny co do takich właśnie kwestii wojskowych? Nie, w ogóle. Kiedyś chyba byłem bardziej, teraz jakoś w ogóle nie, że żadnych takich rzeczy nie mam, rytuałów. No to jest właśnie ta... niby rytuał, ale to takie się wzięło samo z siebie. Szczęśliwie na stadion, nie przegraliśmy to ze Stomią w czym, nie? Tak, ja tu jeszcze nie wygrałem, także z Krakowem też. Ale nie przegraliśmy ze Stomią, wiesz? Także dzisiaj nie przegram, a mam nadzieję, że wygram w końcu. Tak, to się musi zmienić. Zmieni się. Aha, nie tam. Sprawdzamy tylko przy momencie strzału w czołg. Później już sam sobie zagrał obręb. Gramy, gramy! A tu koncentrację, pokładamy ich cały czas, ok? Przedłużeniu do pekwarta nie było. Nie było, czy było? Czy było... Prawidłowa, gramy, chłopcy, gramy! Gramy, jest okej! Okej, zostańmy wysoko! Szybciutko do piłki, przesuń do piłki! Szukamy piłki! Szukamy piłki, odwracamy się! Zmijmy się, nie! Ej! Fał, mój sędzio! Fał! Spokojnie, Artur, 10 sekund! Myśmy wyżej, złapmy ustawienie, koniec jest!
mamy możliwość, że karne tyło. Nie, nie, nie. Wtedy co nie trzeba, to bliżej. No nie da się, no nie da się, no! Chciałem się nie odzywać, ale nie da się! Każda taka piłka przebywa faul! Jak skacze Jędza, to zawsze jest faul. Jak skacze na Pekardo, to nigdy faulu nie ma. Uspokójmy to, więcej spokoju, chłopcy, więcej spokoju, dłużej przy piłce, więcej spokoju, lepsze ustawienie. Andrzej strzela! Andrzej, szut! Za to ustawienie dobre, poczekaj, ustawmy się dobrze. Za dużo łatwych strat! Cztery bramki strzeli, pan to na trybuny wysyła. Zawsze są zabawy, nie? Weź ciutki! Mogę tylko trenerowi powiedzieć, że... Pluje sobie w brodę właśnie, że mógł tak... Nie, no ja, no zepsuł są zabawy. Chłopak strzela cztery bramki, to wysyła go na trybuny tam, no to kurde. No. Dobra. Nigdy w życiu już cztery bramki nie strzelić. Historyczny moment. Tak przywitam, wiesz? Witam Jędza, by to był karny. Gdzieś się patrzę. Oj, to jest czwarta kartka, za co? Pani to należy, pani to należy, spokojnie. To przypadek był. Czwartą by dostał, nie? Bartek ostrożnie do siebie. Mieszka kapi, aktywnie do końca, Bartek. Konsekwencja. Minuta, nie dolicza nic. Wszyscy mamy daleko. Brawo! Zdrówka. Dobry. Dobra, kupię. Pan sędzio, fakturę na e-mail poproszę. Dobra, ja ci gdzieś piłkę. Przepraszam, że cię pogoniłem. Tak jest. Nie. Brawo! Pełna dobra, no kurde. Dzięki, powodzenia. Gratuluję. Szkale, ty się rozwinąłeś, nie? Pół godziny o to wygadaliśmy, zapyta się Kapiego, nie? Dziękuję bardzo, powodzenia. Brawo. Dzięki Paweł, wszystko dobrego. Dziękuję. Ale panie, zepsuł pan temu, on nigdy nie jesteś tak bramek jeszcze. Nie sędzio. A to powiem panu, przeprosiłem go od razu. Tak? No tak się tu. Dziękuję. Trzymaj się, rozwijaj się, chłopaku. Dzięki. Trzeba zapłacić, ja jestem. Nie lubisz płacić, nie? Miałeś do sędzia. To musi wysłać fakturę na e-mail. To nie jest ta piłka, tamta była. Tylko wypadało się czekać na Tomasa, bo dzisiaj ma swój dzień. 4 ramki, ale myślę, że tych gratulacji z zewnątrz dostaje tyle, że nawet nie zrobi to na nich wrażenia, jak będzie tutaj, jak będzie słuchał moich słów. Także gratulacje, chłopcy, taką legię chciałbym oglądać, takie 30 minut. W naszym wykonaniu to było to, o czym rozmawiamy od początku naszej pracy. Tak chciałbym, żebyśmy grali częściej. Zdaję sobie sprawę, że z Kapą rozmawiałem przed chwileczką, że to boisko też nam pomagało. Także róbmy się o to, żeby było ciepło. Dajcie dużo na tarczę teraz przez 2 tygodnie, żeby ciepło było, żeby trawa rosła.
jak będzie trawa rosła, to nasza forma też będzie rosła. Więc dobry mecz, dużo sytuacji. Były też momenty, gdzie straciliśmy troszeczkę kontrolę na własne życzenie, bo zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy grać zbyt prosto, momentami zbyt prosto jak na nas, potrafimy grać bardziej skomplikowaną piłkę, ale też było fajne momenty w piłkach, gdzie wychodziliśmy ładnie spod pressingu i to wszystko dobrze wyglądało. Mnie to przede wszystkim cieszy to, bo to, co zrobiliśmy w przerwie, że wygraliśmy tylko połowę. Pierwszą, że wygramy, to jest spokojnie, bo chwilę się o drugą, także nie potrzebnie. Gratulacje chłopaki. I understand that you didn't score in two games, but today you exaggerated. Well, I didn't play four games because of the injury. I missed many games, so I had to catch up a little bit. I was saying this to the coach as well. It was from the bench, you know, it's not the same. But most important that I'm fine again. You know, I'm fit, and yes, in this team, I know that like a striker, you come to the situation to score. So you just have to be there and today I had a little bit of luck also.